Podpisy pod ilustracjami i marginalia. Tutaj widzimy plik przykładowy ustawiony strona obok strony. Możemy to zrobić dzięki wyłączeniu opcji, która pozwala na rekonfigurację stron dokumentu. Wyłączam Allow Document Pages to Shuffle. I mogę wtedy manewrować tymi stronami wedle uznania. Ustawiłam trzy strony. Obok siebie i na każdej przedstawiłam propozycję formatowania podpisów do zdjęć. Jeśli mamy dzieło, które ma w swoim założeniu zawierać bardzo dużo zdjęć, ilustracji, grafik różnego rodzaju, musimy przewidzieć odpowiednio czytelne formatowanie dla podpisów do tych właśnie elementów. I tutaj mamy pierwszy przykład. Tekst dziełowy złożony został krojem majola o wielkości 9,5 punkta, natomiast podpis do zdjęć jest złożony 7-punktowym krojem pisma, też majola, tylko w odmianie italik. Tak właśnie możemy składać te podpisy. One są wyrównane do lewej strony. Jeszcze ważną rzeczą jest, by fotografie i tekst do siebie idealnie pasowały. To znaczy, by górna krawędź fotografii była wyrównana do jakiejś wielkości glifu. Tutaj jest wyraźne wyrównanie do majusku. I takie opracowanie wyrównania możemy otrzymać dzięki zastosowaniu siatek modułowych. O siatkach modułowych mówiłam w rozdziale czwartym tego kursu. Wybrałam tutaj siatki, które liczą 6 modułów. Włączmy widoczność modułów. 6 modułów w poziomie i 6 modułów w pionie w nieco innej odległości niż w poziomie. W poziomie wykorzystałam odległość interlinii. Tutaj zaś odległość, taka jaka wynikła z wyrównania 6 tych modułów w pionie. I teraz dzięki tym modułom mogę idealnie dopasowywać, jak wiemy, tekst do grafiki. Wyłączę widoczność modułów i wróćmy do naszych podpisów pod zdjęciami, a więc możemy wyrównywać lewostronnie. Ważne jest, żeby w związku z posiadaniem tych siatek modułowych wyrównanie tekstu, jeśli chodzi o podpis, Pasował idealnie do tekstu głównego. Oczywiście idealnie nie będzie pasował, to znaczy, że nie każdy wiersz będzie wpadał w register z tekstem głównym, tylko co któryś wiersz, dlatego że interlinia tekstu podpisów do zdjęć jest mniejsza na ogół niż interlinia tekstu głównego z racji tego, że podpisy są złożone mniejszym stopniem pisma. Czyli Możemy wyrównywać, na przykład, co drugi lub co trzeci wiersz. Tutaj widzimy, że jeśli ja dodam jeszcze trochę mojego tekstu jako podpisu, to co trzeci wiersz wpada w register z tekstem głównym, czyli moją interlinię tekstu głównego, pomnożyłam przez dwie trzecie. Jeśli bym chciała sprawić, by co czwarty wiersz pasował do mojego tekstu głównego, czyli wpadał w rejestr z moim tekstem głównym, musiałabym pomnożyć główną interlinię przez 3 czwarte. To nasze pierwsze wyrównanie podpisów, czyli mamy kursywę i mniejszy stopień pisma. Tutaj mamy przykład podpisu do ilustracji i ten podpis jest umieszczony na marginaliach dzieła, czyli może stanowić już sam w sobie marginalia. Podpisy do zdjęć też są swego rodzaju marginaliami. Może być wyrównanie do lewej krawędzi, może być wyrównanie do krawędzi prawej. I tekst też jest złożony kursywą. Bardzo ładnie wygląda podpis do zdjęcia umieszczony przy górnej krawędzi fotografii albo przy krawędzi. Dolnej. Następnie mamy tutaj przykład wyrównania obustronnego, czyli justowany został tekst podpisu pod zdjęciem i też zastosowałam kursywę. Następnie mamy tutaj przykład kilku zdjęć ułożonych w równej odległości, a podpisy są umieszczone obok na marginaliach i oddalone od siebie. Małym światłem. Oczywiście też w tym przykładzie jest zachowany register, czyli co trzeci wiersz wpada w register z tekstem głównym. Następnie mamy tutaj zdjęcie i podpis do zdjęć jest sformatowany osiowo, to znaczy jest wyśrodkowany. Tak też. Możemy składać tekst podpisów. Ważnym jest, by była zachowana konsekwencja w całym dziele. Jeśli wybierzemy dany rodzaj wyrównania, to ma on przebiegać identycznie na każdej stronicy w całym dziele, tam gdzie się fotografie pojawiają. Podpisy możemy składać pismem, które stosujemy do składu tekstu głównego. Ale niekoniecznie. On może być również złożony innym krojem pisma, na przykład bezszeryfowym. Wybierzmy taki przykład. Tylko musimy oczywiście zmniejszyć stopień pisma, bo akurat ten krój Monserrat ma duże minuskuły, więc, żeby pasował do naszego tekstu głównego majoli, musi być odpowiednio mniejszy. Czyli pamiętajmy, że tekst. Podpisów składamy stopniem o dwa mniejszym na ogół niż tekst główny. Możemy umieszczać je pod ilustracjami, tak jak tutaj jest pokazane, z boku ilustracji, czyli przy lewej krawędzi, u góry lub u dołu, przy prawej krawędzi, na to jest zawsze miejsce, gdy zbudujemy siatki modułowe. I teraz przechodzimy do marginali. Marginalia to są krótkie informacje o jakimś fragmencie w tekście głównym i powinny być tak umieszczane, by tego tekstu głównego dotyczyły. Czyli w tym miejscu, w którym jest mowa o tym, co ewentualnie jest w marginaliach, tam powinno się umieścić ten opis. I teraz skład. Marginaliów przebiega bardzo podobnie jak podpisów pod zdjęciami, też musimy czuwać nad tym, by tekst idealnie zgrał się z tekstem głównym. Czyli to samo, co mówiłam w przypadku podpisów do zdjęć umieszczonych na marginesach, to samo dotyczy marginaliów, czyli też albo co drugi, albo co trzeci wiersz powinien zgadzać się z linią bazową pisma głównego i pokażę jak to można wyliczyć czyli musimy znać przede wszystkim naszą główną interlinię kopiuję tę daną zaznaczam moją ramkę z marginaliami i przechodzę do text frame options czyli opcje ramki tekstowej w baseline options w głównych ustawieniach wybieram interlinię dla tego tekstu i mnożę albo przez 2 trzecie, tak jak mówiłam, czyli wtedy co trzeci wiersz będzie wpadał w register z tekstem głównym, albo 3 czwarte, czyli wtedy co czwarty wiersz zgadzałby się z interlinią tekstu głównego. Najpierw pomnożymy przez 2, a potem podzielimy przez 3 i wtedy otrzymamy naszą interlinię o tej Właśnie wielkość. I co trzeci wiersz widzimy, że wpada w register z tekstem głównym. Wszystko się zgadza. Stopień pisma marginaliów też powinien być mniejszy niż stopień pisma tekstu głównego, o dwa o półtora stopnia mniejszy. Jeśli chodzi o krój pisma, jaki możemy tutaj użyć, może być taki sam jak tekstu głównego. Zasady są bardzo podobne do podpisów, do zdjęć. Możemy również zastosować kursywę albo zupełnie inny krój pisma. Na przykład, tak jak w tym przypadku, Montserrat, który w odmianie medium swoim ciężarem pasuje do naszej majoli. I w oddaleniu to wygląda w ten sposób. Jeszcze taka uwaga na koniec. Jeśli mamy w jednym dziele podpisy do zdjęć i marginalia, postarajmy się, by krój pisma dla któregoś z tych elementów był inny. Chodzi o to, żeby odróżnić jasno, że to są marginalia, czyli treści dotyczące tekstu, a podpisy do zdjęć wyraźnie się od nich różnią. Czyli jeśli na przykład marginalia składamy, pismem bezszeryfowym, tekst główny szeryfowym, no to niech podpisy do zdjęć będą krojem tekstu głównego, tylko w innym stopniu pisma i ewentualnie w innej odmianie.